Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Piast Gliwice zmierzy się z Wisłą Płock. Atmosfera na stadionie, Darku, naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. No i strata piłki. Wolski. Michał Chrapek. Za chwilę może być dogodna okazja. Obrońca na posterunku. No, będzie gol! Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. O, mądre dogranie na dobieg. Uspokoili grę. Cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Dobre podanie. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył. Zbozień. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Trzeba to dobrze rozegrać. Dobrze przebił się. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Drugi gol, mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Tuszyński. Gerard Badia. Sokołowski. Michał Żyro. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Przeciwnicy przejęli. Sokołowski. Gerard Badia. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Piłka wzdłuż linii bocznej. Damian Zbozień. Rafał Wolski. Mateusz Szwoch. Co teraz zrobi? Będzie chyba podawał. Tuszyński. Wygrany ten pojedynek 1-1. Potężne uderzenie, było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka.
Sokołowski. Tomasz Jodłowiec. Gerard Badia. Żyro. Świetnie teraz na wolne pole. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Gerard Badia. Dokładne, prostopadłe podanie. Ależ ma refleks, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawahania i było po sprawie. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Świetnie to zablokował. Słaba gra w obronie. Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Tomasz Jodłowiec. Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Nie, nie będzie z tego bramki. Są nienasyceni. Dobrze już znają drogę do bramki przeciwnika i co chwila stwarzają zagrożenie. Trudny mecz dla obrońców. Jakub Czerwiński. Tomasz Jodłowiec. Martin Kączkowski. Gerard Badia. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z woleja. No, no! Wspaniały strzał! Brawo, brawo, brawo! Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. 4-0, skomentuję to krótko. Jeden zespół gra, drugi niemal stoi na boisku. Wolski. Tuszyński. I piłka po główce na aucie. Rafał Wolski. No, przydałoby się dośrodkowanie. 4-0 po pierwszych 45 minutach. Ciekawe, ile strzelą bramek w drugiej części. No i zaczęło się. Przed nami druga połowa tego meczu. Wolski. Tomasik. Alon Uryga. To się nazywa krycie na radar. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Patryk Lipski. Ależ minął obrońców. To jest ta chwila. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Rewelacyjny, bardzo techniczny strzał. Jak widać, czasem nie trzeba niewyobrażalnej siły, żeby pokonać bramkarza. Ojej, bezlitośnie teraz ograł golkipera rywali. Umiejętnie podbita piłka przeleciała mu nad głową i wpadła wprost do bramki. Nie w każdym meczu jest okazja, by się popisać takim trikiem, ale kiedy się nadarzy, rezultat naprawdę robi wrażenie. No dawno nie oglądaliśmy takiej różnicy klas. 5-0 to już pogrom.
Tomasz Jadłowiec. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szeder się przez obronę. Ależ zaprzepaścił tę sytuację. Miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. Trener woła zawodnika z rozgrzewki i będzie zmiana. Mateusz Szwoch. Rafał Wolski. Piłka zagrana górą, ale za mocno, bez wyczucia, w zasadzie do bramkarza. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Znowu celne podanie tego zawodnika. Dobre, skuteczne podanie. Na dalszy słupek posłana piłka. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania, potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Wymanewrował obrońcę. Poradził sobie z tym dośrodkowaniem? Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Gerard Badia. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Mateusz Szwoch. Ciekawe, prostopadłe podanie. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Martin Kączkowski. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Sokołowski. Długimi seriami podań na własnej połowie chcą dowieść ten wynik do końca. Milewski. Jakub Czerwiński. Martin Kączkowski. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Patryk Lipski. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. Już blisko pola karnego. I piłka w rękach bramkarza. Sokołowski. Milewski. Gerard Badia. Szansa na dośrodkowanie. Dobrze, przebił się. Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. Zagrał idealnie na głowę strzelającego na dobrej wysokości. Taka szybka główka bez podskoku jest bardzo trudna do obrony.
Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Będzie zmiana zawodnika. Rafał Wolski, ależ przeczytał to jak profesor. Martin Kączkowski, Gerard Babia, drybluje w stronę bramki, zablokował dośrodkowanie. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Zdecydował się zejść do środka. No tak, strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa mecz.